Cześć, dzisiaj na stole taka ciekawostka. Jest to radio Delco z Cadillaca Eldorado, rocznik 84, z mechanizmem kasetowym bodajże Blaupunkta, ale to jeszcze się przyjrzę. I co tutaj się dzieje w tym radyjku? Otóż nie działa odtwarzanie kaset. Ja podejrzewam, co tu się mogło wydarzyć. Ale to jak je rozłożę, to będziemy tutaj sprawdzać, co się tutaj podziało. Taka ciekawostka. Schematy jakieś do tego są, więc myślę, że uda się to przywrócić do życia. Może tu jeszcze dorzucę wejście AUX bądź też Bluetootha, ale to wyjdzie w praniu. Zobaczymy, co będzie prostsze. Znaczy AUX na pewno będzie prostszy, ale zobaczymy, jak tutaj będzie z miejscem w środku i tak dalej. No, w każdym razie przechodzę do rozkładania tego radyjka. Ok, rozłożyłem to radyjko, tak jak przypuszczałem. Jest to mechanizm Blaupunkta, występujący też w takich generalnie radioodbornikach kasetowych montowanych w samochodach z tamtego okresu. Między innymi był to Blaupunkt Monterey SQR23. To chyba jeździło w jakimś Porsche. Podejrzewam, że też w wielu samochodach ze Stanów z lat 80., 90. takie odtwarzacze kaset były montowane, bo jest to element zupełnie osobny, który jest połączony tutaj z elektroniką tego radia. A co tutaj się stało? No, nie ma tutaj w ogóle tego transoptora, który tu powinien być. Tak domniemałem ze schematu, który tutaj znalazłem. To jest ten element, jego nie ma. Stworzyłem taką tutaj konstrukcję, tak zwany Frankenstein, to znaczy wyszyłem ten element z radiomagnetofonu, no i podłączałem to po prostu do zasilacza laboratoryjnego 12 V. Tutaj są dwa punkty, w których to radio jest zasilane zasilaniem 12 V. No i wiadomo, każdy z tych elementów musi być połączony masą, żeby to grało, to znaczy, żeby działo. No i co zrobiłem? Darowałem sobie tutaj używanie generatora funkcyjnego. Po prostu znalazłem taką diodę, to znaczy czujnik optyczny, który miałem tutaj w swoich zapasach. No i podłączyłem tutaj te dwa kabelki odpowiadające za sygnał wzmocniony z fototranzystora. I sprawdzimy teraz, czy ten mój Frankenstein działa na krótko. Więc jest tutaj podłączony oscyloskop, który szczytuje sygnał z fototranzystora. Zasymulujemy tutaj działanie czujnika odbiciowego. To znaczy, jak tutaj będzie podłączona dioda, to ona będzie wysyłała wiązkę światła, która będzie się odbijała, prawda, od tego kółeczka, na którym jest tam są pola takie naniesione, które odbijają. I wtedy tutaj ten mechanizm wyczuwa, że kaseta się kręci, tak? To znaczy tutaj mamy to rozrysowane, prawda? Tu jest fototranzystor, dioda, tutaj jest ten sygnał, z którego czytamy sobie wartość za pomocą oscyloskopu. No i on później przez kondensator tutaj, on będzie jakiś wygładzający, prawdopodobnie do układu trafia. Ten układ analizuje, czy jest sygnał, prawda, czy kaseta się kręci. Jak się nie kręci, no to wiadomo, że tutaj elektromagnes wybija kasetę, prawda, wyrzuca ją. No, w każdym razie tak to działa. Teraz sprawdzimy, czy te moje tutaj podłączenia zadziałają w praktyce, więc włączamy radyjko. Jak widać, prąd, znaczy napięcie wzrosło tutaj na 7 V. I włączamy teraz i zaraz. No i teraz fototranzystor nie odbiera, nie wzmacnia żadnego sygnału, znaczy żadnego napięcia, więc włączamy i jak widać, kaseta wybija, prawda? No więc nie działa, tak? A teraz włączymy symulację diody, to znaczy sygnału
odbitego, wysyłanego przez diodę, znaczy światła odbitego, które wzmacnia fototranzystor. A co jest z tą latareczką? O, okej. Dobra, luga. I jak widzimy, przebieg na oscyloskopie się zmienia, tak? Jeszcze możemy sobie sprawdzić tutaj peak to peak. Dobra. No i wrzucamy kasetę do mechanizmu. I jak widać, dzięki temu zabiegowi, który tutaj wykonaliśmy, kaseta działa. Wrzucamy, wszystko działa. Tutaj jest przewijanie, no to, to. No i teraz jak wezmę tutaj, tutaj będzie tak widać prawie, i wezmę tutaj ten, tą latareczkę, wiadomo, że sygnał staje, nie ma żadnego wzmocnienia i kaseta zostaje wybita. Wrzucamy, działa. No, super. W taki sposób sprawdziliśmy, czy tutaj była problem był w tym fototranzystorze, więc w tym był problem. Pozostało teraz przez jakiś rezystor podłączyć diodę, bo ona generalnie ma mniejsze napięcie na niej ma być niż jest tutaj oryginalnie, więc będzie trzeba rezystor zastosować większy, o większej wartości, by nie spalić diody. No i umieścić to tam mechanicznie. Jak to już zrobię, no to powinno to działać, o ile to kółko nie będzie dawało popalić. Ale podejrzewam, że tak mi się wydaje, że powinno to działać, ze względu na to, że po prostu mi się wydaje, że z czasem ten element, czy to dioda, czy ten fototranzystor, po prostu z biegiem czasu zużył się, tak? Przez tyle lat. W każdym razie teraz biorę się za mocowanie tego. Ewidentnie muszę sobie kupić jakiś pojemnik na rezystory i posegregować to. Poszukanie w tym momencie odpowiedniego to jest po prostu katastrofa. Dobra, dioda podłączona, ta podczerwona, zmienione są rezystory na odpowiedniej mocy, znaczy odpowiedniej rezystancji. No i co, tutaj mamy podłączony oscyloskop do fototranzystora. No i sprawdzamy, czy ten układ działa. Tu jest jakiś element, który będzie służył za odbłyśnik. No i jak widać, tutaj może zrobię to w ten sposób. O, tu widać oscyloskop i diodę. I jak ruszam, to dioda, znaczy ten nożyk odbija światło diody i ono trafia do fototranzystora. Więc powinno to działać. Tutaj musiałem obniżyć jeszcze napięcie, bo tam było z, tutaj jest UB50 czy 8,5V wchodziło na tą diodę, więc trzeba było obniżyć. Ta dioda ma pobór prądu 50 mA, no i 1,7V napięcie przewodzenia. Więc tutaj wyliczyłem sprawa oma, R U przez I, no to tu jest prąd odkładany na prąd, który się odkłada na rezystorze, prąd diody maksymalny, znaczy napięcie, które się odkłada na rezystorze, maksymalny prąd diody, dioda zasilana jest taka, więc 8,5V, które leci z zasilania, minus 1,7V, którym ma być zasilana dioda, wychodzi 6,8V, no to 6,8V dzielimy przez maksymalny prąd diody, więc wychodzi 136 ohmów rezystor. I prąd rezystora, to znaczy moc rezystora 0,34 W, czyli 0,5W powinien być zastosowany. Tutaj jest dioda podczerwona o długości fali 880, więc tak też zrobiłem, no i jak widać działa to. Teraz tą diodę muszę tam mechanicznie umieścić, no i zobaczymy, jak to przyniesie. Troszkę czasu minęło, ale uruchomiłem to, ten mechanizm.
więc działa teraz tak, jak powinien. Trochę tu wymagało to pracy, ale udało się dojść do porozumienia z tym mechanizmem. Zaraz pokażę, co tutaj musiałem zrobić, ale pierwsze zobaczymy sobie, czy rzeczywiście wszystko działa. Tutaj mamy wartości na oscyloskopie, włączamy. Jak widać, wrzucamy kasetę. Dobra. No i jak widać, dioda wystartowała. I wystartował też fotorezystor, fototranzystor, przepraszam. No i tutaj widać na przebiegu, jak światło odbite przekazuje tutaj. Coś nam tutaj jeszcze skacze, ale to może jest jakiś opór na taśmie. No, działa. Jak światło odbite przekazuje nam tutaj wartość do fototranzystora. Więc jak widać, wszystko działa. A co tutaj wymagało mojej, że tak powiem, ingerencji, to dobra, wyłączymy sobie to, żeby tutaj jakiegoś zwarcia nie zrobić. Co tu wymagało mojej ingerencji, to zaraz wam pokażę. Nie było to takie proste. Otóż to koło, te elementy na nim były zużyte, po prostu wytarte i już nie odbijały tutaj światła diody. No i niestety to nie działało, bo tam część była wytarta. Jest to dostępne w Stanach, kosztuje z przesyłką jakieś 160 zł, samo kółko chyba 20 dolców, plus przesyłka ze Stanów 30 dolców. No ale myślę, jak zrobimy taki DIY, to trzeba spróbować to we własnym zakresie naprawić. No i udało się. Wyczyściłem to z tej starej, nie wiem, naniesiona była jakaś powłoka taka chromowa i przyklejałem pierwsze folię aluminiową, ale folia się gięła, no i to światło było odbijane w nienależyty sposób, więc co wymyśliłem, wziąłem taki papierek jakby z chipsów czy z czegoś, pociąłem to na paski, no i przykleiłem na to kółko. Ono wygląda, no jak wygląda. Trzeba, muszę je tu jeszcze podszlifować te krawędzie, bo to obcinałem lutownicą. Ale działa. W każdym razie jest sukces. Więc uważam, że eksperyment zakończył się powodzeniem. Teraz to tylko poskładać. Jeszcze muszę się rozpatrzyć na schemacie, bo chciałem tutaj, tak jak mówiłem na początku filmu, dorzucić albo odbiornik Bluetooth, albo wejście aukcjonalne, żeby puścić z jakiegoś innego źródła muzykę, a nie być tylko skazanym na taśmę czy radio, które notabene też jest skalowane w skali amerykańskiej, czyli nieparzyste. No, zaraz wam zresztą pokażę, o co mi chodzi. Włączymy sobie radio. No. 163, 1, 9, 5. No nieparzyste są fale, tak? Czyli te amerykańskie. No niestety tego w łatwy sposób nie idzie przekodować, przerobić na europejski zakres. No ale to już trudno. Jakoś będzie trzeba z tym sobie poradzić. Więc tak jak powiedziałem, zamontujemy tutaj aukcjonalne wejście bądź Bluetootha. Ale to muszę się rozpatrzyć w schemacie tutaj, gdzie można się tu wpiąć, aby wpuścić sygnał do tego odbiornika. No to tyle na razie, ja to składam, zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, jesteśmy już w samochodzie. Radio włożone na sztukę, żeby sprawdzić, czy wszystko tutaj funkcjonuje tak jak powinno. Mam tu jakąś kasetę, no nie spodziewajcie się super jakości, bo to jest nie wiadomo, jakaś zleżała, ale dobra, sprawdzamy. Ok, tu mamy włączone, radyjko włączamy. No szumi, no bo to jest, rzucamy kasetę. Coś tam gra. No. Więc zobaczymy, czy przerzuca strony.
Tak, przerzuca. Dobra, przebijanie do tyłu, do przodu. O, tak jak mówiłem, kaseta nie jest pierwszej jakości, ale gra. Dobra, no i wyrzucanie. Więc jak widać, naprawa udała się. Udała się. No i co? Następna rzecz, którą będę robił z tym radiem, ale to już nie w tym odcinku, tylko w jakimś kolejnym, bo na razie mam co innego do zrobienia. No to będzie tutaj wrzucenie, tak jak mówiłem na samym początku, modułu Bluetooth. Ale to już za kolejnym razem, bo w tym momencie po prostu nie mam na to czasu. Więc do zobaczenia w jakiejś kolejnej realizacji. Wielkie dzięki za oglądanie. No i to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.